Dobry wieczór, moi drodzy. Zabieramy się za zadania, które rozwiązywaliśmy dzisiaj. No więc na początku zajęliśmy się taką łamigłówką. Ja może się zminimalizuję, żeby nie zajmować miejsca. O, bardzo dobrze. Zajęliśmy się taką łamigłówką. No mianowicie balet plus balet równa się teatr. Reguły są takie jak zawsze. Każda litera oznacza jakąś cyfrę, ale różne litery oznaczają różne cyfry. No i pierwsza obserwacja jest taka, że mamy tutaj sumę dwóch liczb pięciocyfrowych, która też, jak widać, jest liczbą pięciocyfrową. To oznacza, że B może być tylko 1, 2, 3 lub 4, dlatego że no 5 plus 5 to byłoby 10, oznaczałoby to przeniesienie do rzędu. To są dziesiątki tysięcy, to by było do rzędu setek tysięcy. No więc musimy sprawdzić i z tą informacją dalej nie da się już wiele zrobić. Trzeba po prostu sprawdzić różne opcje, tak? No i tu już widać, zaczęliśmy od B równego 1. No i jeżeli B jest równe 1, no to mamy dwie możliwości w tym rzędzie dziesiątek tysięcy. Może nie być nic z przeniesienia, 0 z przeniesienia, a może być 1 z przeniesienia. No łatwiej jest rozwiązać ten problem z 1 z przeniesienia. No bo jeżeli tu byłaby 1 z przeniesienia, to T musiało być równe 3. Jeżeli T byłoby równe 3, to tutaj zamiast R byłoby 6. Pod R należałoby podstawić 6. No to nam wiele nie daje, bo R występuje tylko raz w tym miejscu, w tej całej łamigłówce. Natomiast tutaj jest T, no i skoro R jest 6, to nie ma tu nic z przeniesienia, no i mamy sumę dwóch liczb całkowitych, która ma być równa 3, to jak wiemy nie jest możliwe. Tak? Suma dwóch jednakowych liczb jest liczbą parzystą, a tu stoi liczba nieparzysta. Stąd to było od razu skreślone. Ta sytuacja, że B równa się 1 i T równa się 3 prowadzi do sprzeczności. No nieco dłuższy argument, nieco dłuższe rozumowanie trzeba przeprowadzić w tej drugiej wersji. B równa się 1, nie ma tutaj nic powyżej, nie ma nic przeniesienia, czyli T równa się 2. Jeżeli T równa się 2, to R równa się 4. Tu było 2 i tu było 2. No i teraz to, co możemy zrobić, to możemy powiedzieć, no tak, ale to w takim razie L może być równe 1, albo L może być równe 1, albo 6. No, ale 1 nie może być, dlatego że B jest równe 1. A różne litery oznaczają różne cyfry, więc to oznacza, że E musi być równe 6 i mamy tutaj w setkach mamy 1 z przeniesienia, tak? Czyli tutaj wstawiamy 6, 6, tu będzie 2, bo to jest T i w setkach mamy 1 z przeniesienia. No i tutaj za E mamy też 6, tak? No to jedziemy dalej. Jeżeli za E mamy 6 i mamy tutaj 0 z przeniesienia, no to A musi być równe 3. A musi być równe 3, dlatego że no nie może być równe 8, bo gdyby było równe 8, to mielibyśmy tutaj 1 z przeniesienia, a mamy 0, tak? Czyli A jest równe 3, w takim razie trójka wskakuje także tutaj. No i w takim razie mamy sytuację taką, że L musi być równe 1, a L nie może być równe 1, bo B już jest równe 1. Oznacza to, że obie możliwości, zarówno wtedy, kiedy B jest równe 1 i mamy tutaj 1 z przeniesienia, i kiedy B jest równe 1 i nie mamy 1, mamy tu 0, nic nie mamy z przeniesienia, obie te możliwości są
nie można, oba te założenia, można powiedzieć, prowadzą do sprzeczności z naszymi regułami, nie można skonstruować takiego, takiej odpowiedzi. No dobrze, no to idziemy teraz dalej. Kolejna opcja jest taka, że B równa się 2, no i zobaczymy, jeżeli B równa się 2, znowu mamy dwie możliwości, albo tu jest coś z przeniesienia, albo tu nie ma niczego z przeniesienia. No, tym razem zajmiemy się tą wersją. Jeżeli B równa się 2, to T równa się 4, czyli tu jest 4, 4, czyli 8. Jak zwykle R specjalnie nic nam nie daje. Tu się pojawia czwórka. Jeżeli tu się pojawia czwórka, to E musi być równe albo 2, albo 7. No, nie może być równe 2, dlatego że 2 już jest zajęte, bo B jest równe 2, czyli musi być równe 7. W takim razie tu jest 14 i jedynka z przeniesienia. I jedynka z przeniesienia. No i widzimy też, że tu musi być coś z przeniesienia, bo znowu mamy problem taki, że E, czyli siódemka, jest liczbą nieparzystą, a tutaj są dwa razy A, to byłaby liczba parzysta. Żeby powstała liczba nieparzysta, to tu musi być jeszcze jedynka z przeniesienia. No i teraz, co to może być za A? No, A nie może być równe, A nie może być równe 8, no choćby dlatego, że R jest równe 8, a poza tym, gdyby A było równe 8, to byłoby tutaj jedynka z przeniesienia, a z przeniesienia jest 0, więc A może być równe tylko 3. No i 3 i 3 oraz 1 to daje rzeczywiście 7. No ale w takim razie A jest 3. No i jest pytanie, ile jest L? No, L mogłoby być równe 1, bo jedynki tutaj jeszcze żeśmy nie wykorzystali, ale gdyby L było równe 1, to nie pojawiłaby się tutaj ta plus jedynka z przeniesienia w rzędzie tysięcy. W związku z tym L musi być równe 6. 6 plus 6 jest 12, plus 1 to jest 13, 3 i trójka z przeniesienia. Wszystko się zgadza. Rebus jest rozwiązany. 23674 dodać 23674 to jest 37348. Balet plus balet równa się teatr. No a ponieważ proszą nas o znalezienie tylko jednego rozwiązania, a nie wszystkich rozwiązań, no to już dalszych możliwości nie musimy sprawdzać. No dobrze, no to teraz klasyczne zadanie. Cegła waży kilo i pół cegły, ile waży cegła? No, jak sobie tak na to spojrzeć, no to wyobraźmy sobie, że to jest ta duża cegła, oto. Składa się z dwóch połówek. To jest pół cegły i to jest pół cegły. Z drugiej strony to jest kilogram i pół cegły. No widać, że drugie pół cegły musi ważyć też kilogram, czyli cegła waży cały kilogram. No, można też zrobić inaczej. Można też, tak jak chyba Tomek zaproponował, popatrzeć na to zadanie w ten sposób. Wziąć wagę, na jednej szalce wagi postawić cegłę, a na drugiej pół cegły i odważnik jednego kilogramu, i jednokilogramowy odważnik. No, skoro cegła waży kilo i pół cegły, to ta waga jest w równowadze, tak? No i teraz na jednym odważniku mamy całą cegłę, na drugim kilogramowy odważnik i pół cegły. Możemy od obu szalek odjąć pół cegły. No, tą cegłę, którą mamy po prawej stronie, powiedzmy, trzeba rozpiłować na dwie połowy, zdjąć jedną połowę i wtedy z drugiej szalki odważnika, z drugiej szalki wagi, po drugiej stronie też musimy zdjąć pół cegły. Tam zostanie półkilogramowy odważnik, a tu zostanie pół cegły. Tam zostanie kilogramowy odważnik, a tutaj zostanie pół cegły. No więc waga jest nadal w równowadze, bo odjęliśmy od obu stron wagi, od obu szalek wagi tyle samo. No i widać, że pół cegły waży kilogram, czyli cała cegła waży 2 kg. No i teraz kolejne zadanie. Nad jeziorami leciało stado gęsi i gęsi powoli siadały na kolejnych jeziorach i na każdym kolejnym jeziorze na wodzie siadała połowa lecących
gęsi i jeszcze pół gęsi. No i wszystkie gęsi usiadły na pięciu jeziorach. Ile gęsi było w tym stacie? No, pół gęsi nie mogło usiąść ani polecieć dalej. W związku z tym należy przyjąć, że połowa lecących gęsi to było ileś tam gęsi i jeszcze pół gęsi i z tą kolejną połówką gęsi to dało całą gęś. A zatem te kolejne liczby gęsi przelatujących z jednego jeziora na drugie to były liczby nieparzyste. No i teraz możemy sobie zobaczyć, jak to było. Na ostatnim jeziorze usiadła jedna gęś. No, wszystko się zgadza, no bo jedna gęś to jest pół gęsi, czyli połowa lecących gęsi i jeszcze pół gęsi, czyli jedna gęś. No, żeby na ostatnim jeziorze usiadła jedna gęś, to na przedostatnie jezioro musiały przelecieć trzy gęsi, no bo przyleciały trzy gęsi, z tego usiadła połowa, czyli trzy drugie gęsi i jeszcze pół gęsi, czyli dwie gęsi i jedna gęś poleciała dalej. No i żeby tak było, to tu musiałyby przylecieć siedem gęsi, połowa z nich usiadła, siedem drugich gęsi plus pół gęsi to jest osiem drugich gęsi, czyli cztery gęsi. Cztery gęsi usiadły, siedem przyleciało, trzy poleciało dalej. No i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób można dojść łatwo do tego, że na samym początku w stadzie było 31 gęsi. No i jest tutaj pewna reguła, tak? Dlatego, że ta liczba gęsi, które nadleciały nad wcześniejsze jezioro, to jest zawsze dwa razy liczba tych, które poleciały dalej, plus jeden, tak? Tu jest dwa razy jeden plus jeden, czyli trzy. Tu jest dwa razy trzy plus jeden, czyli siedem. Tu jest dwa razy siedem plus jeden, czyli 15, no i tu jest 2 razy 15 plus 1, czyli 31. No i z tą wiadomość będziemy korzystać do rozwiązania kolejnego zadania o jajkach, ale to zadanie o jajkach ja już o nim opowiem w kolejnym filmie, dlatego że zależy mi na tym, żeby te filmy nie były za długie. Dziękuję.